Proszę powiedzieć, jak to jest, że wciąż trenując i ścigając się objeżdża pan młodszych kolarzy, znacznie młodszych od siebie? No, ja wiem, jak to powiedzieć. Mnie się wydaje, że to, że objeżdżam młodszych zawodników, to znaczy się, że robię dobre treningi, które pozwalają mi w moim wieku jeszcze kończyć te maratony, na przykład czy Skandię, czy Suzuki u Grzesia Golonki. Jest to wszystko kwestia treningów w tygodniu. Ja bym to tak ujął. No i oczywiście, żeby wystartować w takim maratonie, to trzeba przynajmniej te 4 miesiące przygotowywać się do tego sezonu. Ja miałem jedno zgrupowanie przeprowadzone, że tak powiem, w ciepłych krajach, gdzie przejechałem tam prawie 1000 kilometrów i mi się wydaje po dosyć takich górkach, mimo że to na początku sezonu było, ale to może procentować ta siła, którą tam zrobiłem w styczniu, może mi dawać właśnie tą przewagę tutaj nad tymi młodymi zawodnikami, którzy nieczęsto mogą sobie pozwolić, żeby można było wyjechać gdzieś w styczniu czy w lutym do ciepłych krajów i tam po prostu przejechać co najmniej ten 1000 kilometrów. Na pewno też doświadczenie odgrywa dużą rolę. No nie wątpię, rzeczywiście doświadczenie jest też bardzo ważną chyba. Głowa musi cały czas pracować i tutaj trzeba, choć to jest to trochę odmienne od jazdy na szosie, bo na szosie wiadomo, że tam się często korzysta z pomocy kolegów, tam się układa wachlarze. Tutaj tych wachlarzy nie ma i to jest takie trochę inne. Idzie grupka pod wiatr i wszyscy się męczą, wszyscy właściwie nie ma wachlarzu, nie stosuje się tu takiej taktyki jak na szosie. Czyli można liczyć tylko na siebie? Zdecydowanie, tylko na siebie. W swojej kategorii nie ma pan równych sobie. W ubiegłym roku wygrał pan klasyfikację generalną tutaj na Skandii. Czy w tym roku zamierza pan powtórzyć ten wynik? No chciałbym powtórzyć, nie wiem czy mi się to uda. W ubiegłym roku wygrałem Skandię i wygrałem Suzuki, właściwie dwie te edycje. W sumie wygrałem 15 maratonów, no i na 15 startowałem. Zobaczę, co będzie w tym roku. W tym roku zaliczyłem dwa starty. Pierwszy tydzień temu w Murowanej Goślinie, który też wygrałem. No i dzisiaj powtórzyłem pierwszy maraton na Skandii i też pierwsze miejsce. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Będzie zależało od przeciwników, od mojej dyspozycji przede wszystkim. I oglądając dzisiaj kolarstwo szosowe w telewizji, jak mógłby pan porównać do tego sprzed kilkudziesięciu może lat? Jeśli miałbym porównywać, to ja pamiętam nasze rowery, które wyglądały, jak czasem widzę na zdjęciach w telewizji, jak gdzieś tam pokazują jakąś tam urywek z etapu, nawet na Tour de France sprzed 15 lat, jeszcze kiedy jechał Zenon Jaskuła, to wydaje mi się, że to jest to, co widzę teraz w tych rowerach, to jest dosłownie wielki, że tak powiem, odlot między tym dwudziestoleciem, to jest to, co teraz jest, to jest niemożliwe. To są rowery naprawdę, które może oko nacieszyć niejednego naprawdę i kibica, i zawodnika. No oczywiście są to bardzo drogie rowery, nie każdego stać na taki rower. No ale tak to wygląda. A czy sami kolarzy są mocniejsi? Czy kolarzy są mocniejsi? Z mojej grupy muszę powiedzieć, że mało ludzi mi się tutaj ściga, nie? Jest tutaj Andrzej Kaczmarek, z którym razem jechaliśmy kiedyś w wyścigi pokoju. Na niektórych maratonach też widzę takich kolegów, z którymi kiedyś się ścigałem, ale jest to niewielka grupa. No, nie mam tych zawodników tutaj takich jak pokroju Ryszka Szuczkowskiego czy Zenka Czechowskiego. Oni tak raczej się nie pokazują. A mnie akurat to bawi, że tak powiem, w tej chwili. No i to traktuję jako taką przyjemność, zabawę, no, spotykanie się z tą całą młodzieżą. Tutaj frajda jak startuje 1000 ludzi na starcie i trzeba pokonać ten dystans, niekiedy trzeba pokonać nawet własne słabości i to jest ta adrenalina, którą które posiada i zachęcam wszystkich, którzy tylko mają jakiś sprzęt rowerowy, żeby właśnie na takich maratonach sobie mogli przyjechać. Te maratony są rozrzucone po całej Polsce. Jest tyle grup prowadzących te maratony, także jest gdzie się ścigać i tylko dobre chęci i jakiś rower.
Bardzo dziękuję, gratuluję wyniku i do zobaczenia w Krakowie. Dziękuję bardzo.